ludziom. Moi drodzy, witajcie tutaj z Ziggy z Teksasu. Witam Was bardzo ciepło, serdecznie. Moi drodzy, mam dzisiaj w ręku drugi list otwarty Polonii do władz w Polsce. Ten list publikuję w piątek. Ja go dostałem trochę wcześniej. Miałem czas z nim się zapoznać, jak również go podpisać i wysłać mój podpis do autorów tego listu. A czytam. Może zrobię jeszcze tak, że zanim będę czytał, to pokażę Wam ten list, żebyście mieli sami możliwość odczytania. Pewnie się da tylko na dużym ekranie, ale to nic. Zatem czytam. My, niżej podpisani, prezentując poglądy podzielane także przez miliony Polaków w kraju, odrzucamy narrację, jakoby wojna Polski i kolektywnego w cudzysłowie Zachodu z Rosją była czymś nieuniknionym lub wręcz koniecznym i pożądanym z punktu widzenia polskich interesów narodowych. Apelujemy, aby polskie władze zaprzestały szkodliwej i służącej obcym interesom prowojennej agitacji opartej na błędnych, często również zmanipulowanych przesłankach. Przestrzegamy władze w Warszawie przed eskalacją działań, które doprowadzić mogą wkrótce do rzeczywistego konfliktu militarnego z Rosją, mocarstwem nuklearnym. Czas na zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków jest teraz. Tragicznym dla Polski konsekwencją raz zapoczątkowanego konfliktu militarnego z Rosją nie będziemy mogli później zapobiec. Pogląd, jakoby wojna z Rosją była nieunikniona, jest poglądem błędnym i nieracjonalnym. Prowojenna narracja powielana do znudzenia przez polskich polityków i przez oficjalne kanały medialne serwuje nam niestety wypaczoną, wyrwaną z globalnego kontekstu, propagandową i wysoce spolityzowaną ocenę rzeczywistości, która nie tylko nie służy polskim interesom narodowym, lecz im w rzeczywistości zagraża. Ukraina jest dziś krajem zdewastowanym, wyludnionym i stojącym na skraju zarówno militarnej klęski, jak i finansowego bankructwa. Krajem traktowanym przez wielkie koncerny i fundusze inwestycyjne jako laboratorium, w cudzysłowie, nowej normalności, w nawiasie zielonej, cyfrowej, neoliberalnej. Militarne zaangażowanie Polski na Ukrainie może sprowadzić na nas wkrótce podobne lub gorsze konsekwencje. Polska interwencja na Ukrainie będzie jednoznaczna z eskalacją konfliktu i uczynieniem z Polski logicznego celu bezpośrednich militarnych ataków ze strony Rosji. Gotowość przedstawicieli rządu do wysłania Polaków na śmierć na Ukrainie wbrew polskim interesom narodowym jest niemożliwa do zaakceptowania. Sprzeczne lub wymijające wypowiedzi polskich władz dotyczące ich rzeczywistych zamierzeń budzą zrozumiały niepokój wśród milionów Polaków. Przestrzegamy, że rzeczywistym celem tej wojny jest nie tylko osłabianie Rosji, ale również osłabienie i ostatecznie likwidacja suwerennych państw narodowych Europy, a szczególnie państw Europy Wschodniej, które po wojnie rozgrywanej na swoim terytorium zmuszone będą na skutek zniszczeń infrastruktury, wojennych strat osobowych oraz ekonomicznie wymuszonej emigracji milionów ludzi do wieloplanowej politycznej kapitulacji równoznacznej z ostateczną likwidacją ich narodowej suwerenności w ramach globalistycznych, federalnych struktur Unii Europejskiej. Eskalowanie konfliktu jest działaniem z punktu widzenia rzeczywistych polskich interesów narodowych nie tylko skrajnie nieracjonalnym, lecz również potencjalnie samobójczym, prowadzącym Polskę do narodowej katastrofy. Polska powinna być aktywnym uczestnikiem i współtwórcą procesów pokojowych, mających na celu możliwie szybkie zakończenie konfliktu, a nie jego siłą napędową.
wzywamy polskie władze do porzucenia wielce nierealistycznych i antypolskich w swej istocie teorii postulujących wojnę z Rosją i obiecujących nam jej strategiczną porażkę. Oczekujemy trzeźwych, a nie emocjonalnych ocen rzeczywistości oraz obecnego stanu wojny. Apelujemy o działania mające na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie na drodze negocjacji oraz stworzenie warunków dla kompleksowej i trwałej normalizacji stosunków wewnątrzeuropejskich, uwzględniających potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron. Dotychczasowe działania polskich władz zmuszają nas do zastanowienia, czy są one jedynie efektem ich skrajnej politycznej niekompetencji, czy też może świadomą zdradą polskich interesów narodowych. Polacy nie chcą i nie potrzebują wojny z Rosją. Podpisani sygnatariusze listu. Moi drodzy, ten list będzie zamieszczony na Netify bez zbędnych komentarzy, ale pełny, jeśli byłyby poprawki do tego czasu, to też z poprawkami oraz z podpisami, a może inaczej, z danymi sygnatariuszy tego listu. Dodam tylko od siebie, że mój Kongres Pokoju, moja inicjatywa, która być może przyrodzi się w dużo większą i niezależną już ode mnie inicjatywę, ma właśnie na celu ten zamiar. Pokój na świecie. Kochani, bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.